Witam Państwa, jest środa, 19 kwietnia, minęła godzina 17. Ja nazywam się Cezary Kłosowicz, a to jest serwis informacyjny Idź Pod Prąd. Jest porozumienie w sprawie zboża z Ukrainy. Minister rolnictwa Robert Telus poinformował wczoraj późnym popołudniem, że udało się osiągnąć porozumienie z Ukrainą w sprawie transportu zboża przez Polskę. Uzgodnienia są efektem dwudniowych rozmów z ministrem polityki rolnej Ukrainy Mykołą Solskim i wicepremier Ukrainy, minister gospodarki Julią Sfirydenko. Minister Telus przedstawił uzgodnienia na konferencji prasowej. Muszę Państwu powiedzieć, że się bardzo cieszę, bo udało się doprowadzić do takich mechanizmów, które spowodują, że żadna tona zboża nie zostanie w Polsce, że towary będą przewożone tranzytem przez Polskę i to jest jakby najważniejsza dla nas informacja. Przez pewien czas będzie konwój każdego transportu przez Polskę. Służby celno-skarbowe i inne służby również będą transportowały, będą konwojowały transporty do miejsca, do którego powinny dojechać, to znaczy albo za granicę polską, albo do polskich portów. Druga bardzo ważna mechanizm, który wprowadziliśmy, który gwarantuje to, co powiedziałem, że żadna tona nie zostanie w Polsce, to jest wprowadzenie mechanizmu SENT. To jest ten sam mechanizm, który wprowadziliśmy, gdy do Polski jechało paliwo sprowadzane kiedyś przez różne organizacje mafijne. I trzecia rzecz to jest założenie plomb z GPS-em, systemami elektronicznymi, które będą dokładnie śledzić transport, skąd jedzie i dokąd jedzie. Sąd nad Pocztą Polską. Rozpoczął się proces w sprawie wyborów kopertowych. Wojciech Klicki, prawnik z Fundacji Panoptykon, pozwał pocztę za to, że bezprawnie pozyskała jego dane osobowe. Chodzi o osławione prezydenckie wybory korespondencyjne, które miały się odbyć w maju 2020 roku. Do wyborów w końcu nie doszło. Odbyły się one w późniejszym terminie, w normalnym, niekorespondencyjnym trybie. Ale Poczta Polska dostała już bezprawnie dane ze spisu obywateli. Zdaniem pozywającego naruszono wtedy regulacje dotyczące ochrony danych osobowych. Kilicki wczoraj na pierwszym posiedzeniu przed Sądem Okręgowym w Warszawie mówił: spółka nie posiadała podstawy prawnej do tego, by pozyskiwać moje dane z rejestru PESEL. W moim odczuciu doszło do naruszenia moich dóbr osobistych i wyrządzono mi konkretną szkodę. Pozyskanie danych osobowych z rejestru PESEL na mój temat wywołało u mnie poczucie frustracji i złości. Nikt nie może pozyskiwać moich danych bez absolutnej konieczności, bez podstawy prawnej. Jeśli to robi, czuję się zły i bezradny. Klicki argumentował, że decyzja premiera o powierzeniu przeprowadzenia wyborów operatorowi pocztowemu była bezprawna. Przypomniał orzeczenie sądu administracyjnego, który tak samo ocenił tę sprawę. Prawnik żąda przeprosin i wypłacenia symbolicznej kwoty 1000 zł za naruszenie RODO. Sąd postanowił, że zwróci się do Państwowej Komisji Wyborczej i ministra zdrowia o udzielenie informacji. Niemcy. Ponad 250 księży może być sprawcami przemocy seksualnej w archidiecezji fryburskiej. We wtorek opublikowano raport komisji badającej nadużycia seksualne na terenie jednej z katolickich diecezji w Niemczech. Grupa robocza od 2019 roku analizowała protokoły zebrań kierownictwa diecezji, a także przeprowadziła kilkaset wywiadów. Sprawę opisuje serwis Tagesschau. Szef komisji Magnus Street stwierdził na konferencji, że oskarżono ponad 250 duchownych, a problem dotyczy co najmniej 540 ofiar. Podkreślił, że te liczby trzeba traktować ostrożnie, gdyż szara strefa może okazać się znacznie większa. Księża pedofile mieli działać pod osłoną nieżyjącego już arcybiskupa Oskara Zajera oraz arcybiskupa Roberta Colitra, który przez kilka lat pełnił funkcję przewodniczącego całego niemieckiego episkopatu.
Obaj biskupi mieli ukrywać przypadki nadużyć seksualnych, między innymi przez wysyłanie proboszczów, sprawców na urlopy lub usuwanie ich z parafii bez podania przyczyn. Jak mówił prawnik grupy roboczej Eugen Endres, wysokie zadłużenie księdza było odnotowywane na piśmie, ale w przypadku nadużyć seksualnych nie było żadnej wzmianki. Arcybiskup Zajer miał też odmówić współpracy z organami ścigania. Endres ujawnia też, że w ocenie arcybiskupa Roberta Colicza stosunki seksualne księży z dorosłymi kobietami były gorsze niż wykorzystywanie dzieci. Rada do spraw ofiar w archidiecezji wydała oświadczenie, w którym stwierdza, że Kościołowi przez dziesięciolecia obojętny był los molestowanych i krzywdzonych dzieci, a pod kierownictwem arcybiskupa Colicza Kościół był schronieniem dla sprawców, a piekłem dla dzieci, które były narażone na przemoc seksualną. To wszystko w tym wydaniu serwisu. Dziękuję Państwu za uwagę. Kolejny serwis jutro o 17, a jeszcze dziś o 18 w telewizji Idź Pod Prąd. Po co księdzu żona? Zapraszam. Do zobaczenia.